Witam serdecznie. W tym filmie pokażę, jak uruchomić krok po kroku intensywny system czyszczenia w suszarce Bosch, ewentualnie Siemens. Do tego celu musimy kupić oryginalny płyn czyszczący. Mamy tutaj 4 buteleczki, także na 4 razy. Cena około 85 zł. Ale najpierw kilka słów o samej suszarce, bo wiele osób pyta. Mam już ją 2 lata, nie było z nią żadnych problemów. Wiele osób pyta o system Iron Assist, czyli ten pielęgnacyjny do koszul. Wydaje mi się, że to jest zbędny bajer. Ja użyłem go tylko raz, więcej już nie używam. Moim zdaniem wystarczy zwykłe suszenie i rozwiesić na wieszaku zaraz po zakończonym cyklu i mamy to samo. Jeśli chodzi o system AutoClean, czyli czyszczenie automatyczne kondensatora, to akurat jest bardzo potrzebne. Nie musimy co suszenie bawić się odkurzaczem, żeby ten kondensator czyścić. Jeśli chodzi o filtr kłaczku, mamy tutaj zastosowany inny filtr niż w przypadku wszystkich innych suszarek, z tego względu, że mamy go zamontowanego na dole suszarki. Jest tak zwany mokry, także nie musimy się bawić co suszenie czy dwa razy na suszenie z wyjmowaniem i opróżnieniem filtra. Tutaj 15-20 cykli dopiero wtedy czyścimy, także jest to mega też wygodne. Co do samego podpięcia, proponuję podpiąć pod kanalizację, z tego względu, że jeżeli nie mamy podpiętej, no to suszarka w połowie cyklu nam się zatrzyma, każe nam wylać wodę, dopiero ruszy na nowo. Jeżeli nas nie ma w domu, no to suszarka będzie na nas czekała, a tak to nam skończy suszenie. Możemy włączyć jakiś tam tryb redukcji zagnieceń i 2 godziny będzie bęben co jakiś czas się przekręcał, tak żeby się te ciuchy bardzo nie zmięły. Tak więc suszarki jestem bardzo zadowolony, nie miałem z nią żadnych problemów. Im więcej bajerów, które nam pomagają, tym lepiej. Tutaj mamy automatyczny system czyszczenia kondensatora, mamy wygodny filtr kłaczków, mamy podpiętą pod kanalizację, także wszystko co ma być. Teraz pokażę, jak uruchomić ten program intensywny. Co prawda suszarki nie wydobywają się żadne nieprzyjemne zapachy, ale chcąc pokazać, przetestować, jak ten płyn działa, odpalimy. W pierwszej kolejności oczywiście musimy suszarkę oczyścić, także wylewamy wodę, czyścimy filterek, czyścimy filtr kłaczków. Czyścimy tutaj czujnik wilgotności i dopiero zaczynamy odpalanie programu. W pierwszej kolejności przeczyścimy filtr wilgotności, który tu się znajduje od środka bębna. Może nam odłożyć jakieś tam pozostałości po płynie czy po środku piorącym, ewentualnie jakiś tam kamień, także przetrzemy. Przecieramy w środku tutaj ten główny filtr kłaczków. Zamykamy z powrotem. Tak więc czujnik wilgotności mamy przetarty. Teraz przeczyścimy filtr kłaczków. Tak jak już mówiłem, nie wygląda za bardzo estetycznie, ale przynajmniej nie musimy coraz tego czyścić. Szczerze powiem, nie wiem dlaczego w instrukcji pisze, żeby to dokładnie wysuszyć. Jak i tak cały czas tutaj mamy wodę i wilgoć w tym zbiorniku. Zamontujemy z powrotem. Teraz zajmiemy się zbiornikiem na kondensację. Wylejemy wodę, wyczyścimy filterek. Należy uważać, bo nam się troszkę wody zawsze od spodu wyleje, bo nie ma korka. Wodę mamy wylaną. Wyjmujemy filterek, też go przeczyścimy. Korek, który mieliśmy odłożony tutaj, jeśli mamy podpiętą pod kanalizację, umieszczamy z powrotem na dnie pojemnika. Czyścimy filterek. Wymyty filterek wkładamy z powrotem. Wlewamy w płyn czyszczący. Dolewamy do pojemnika 1,5 litra ciepłej wody. Tak więc mamy wlany płyn, mamy wlane 1,5 litra wody. Wsuwamy z powrotem do urządzenia. Zamykamy suszarkę. Włączamy.
Naciskamy cel suszenia i skręcamy na 4. Mamy w tym momencie program taki codzienny do czyszczenia. Dodajemy plus. Mamy program intensywny. Włączamy start. I suszarka się zaczyna czyścić. Trwa to około 3,5 godziny, tak jak widzę na zegarze. Ja oczywiście tyle nie będę nagrywał, zaraz to zatrzymam, włączymy pod koniec. Po 3,5 godziny suszarka się zatrzyma, należy wylać pozostały płyn, przepłukać pojemnik, zalać świeżą wodą, odpalamy z powrotem suszarkę i około godziny trwa przepłukiwanie i po tym czasie suszarkę mamy czystą. Tak więc ja wyłączam nagrywanie, bo mi bateria w kamerce nie pociągnie. No i tak, jakieś 3,5 godziny nic się w suszarce nie działo. Po godzinie pobuczało, popłukało może z minutę. Teraz jakieś pół godziny przed końcem również wypuściło wodę, coś przepłukało. O i tak cały czas suszarka stoi, czas leci w dół. Także nie ma obawy, że nam wydrzenie do mojego prądu, bo praktycznie nic się nie dzieje. No i po 3,5 godziny suszarka nam zasygnalizowała, że musimy wylać pozostały płyn. Przepłukujemy pojemnik na kondensację pod ciepłą wodą. Zalewamy kolejny raz 1,5 litry ciepłej wody. Wsuwamy z powrotem. Włączamy start i czekamy do momentu, aż suszarka się nam przepłuka. Wtedy wyskoczy nam end i ten mamy zakończony. Pojemnik na skropliny przepłukałem. Wsadzamy z powrotem filtr. Nalewamy 1,5 litry ciepłej wody. Oczywiście plus minus, jak damy troszkę mniej, to się nic nie stanie. Wsuwamy ostrożnie ponownie. Aż nam wszystko zaskoczy. Włączamy start i czekamy, aż nam się suszarka przepłuka. No i czas nam dobiega do końca, urządzenie się co jakiś czas przepłukuje, wyskoczy na końcu end i suszarkę mamy gotową do kolejnego suszenia. Przy czym pamiętajmy, jeżeli mamy podpiętą pod kanalizację, żeby przepiąć ten korek z pojemnika na skropliny, może się okazać, że na wyświetlaczu nam się pojawi komunikat CRE. Jest to zalecenie, żeby przeprowadzić takie czyszczenie pielęgnacyjne. Postępujemy tak samo jak w przypadku czyszczenia intensywnego, przy czym nie wlewamy tutaj żadnego płynu, tylko samą ciepłą wodę. Na wyświetlaczu ustawiamy CP1, włączamy i urządzenie się nam przepłuka. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę pokazałem i wyjaśniłem.
No i jak w piosence, to już jest koniec. Pozdrawiam i do następnego.